Piotr Wilczewski ma asystować Andrzejowi Gmitrukowi podczas przygotowań Andrzeja Gołoty do pojedynku z Przemysławem Saletą. Były mistrz Europy wagi superśredniej zdradza, że być może na obóz Andrew zostanie przeniesiony z Warszawy do Dzierżoniowa. Pięściarz z niewielkiego rocznika, który ma na koncie kilkanaście tytułów, w tym czterokrotnego mistrza Polski seniorów, dwukrotnego drużynowego mistrza Polski, zawodowego mistrza Europy w boksie w wadze superśredniej oraz tytuł mistrza świata TWBA, który wywalczył dwukrotnie, powoli kończy swoją przygodę z ringiem jako zawodnik. Na pewno moja przygoda z boksem jako zawodnik powoli się kończy, ale gdzieś na pewno chcemy w tym boksie zawsze być. I praktycznie to jest moje hobby, także powoli też się przestawiam jako trener. W lutym 2013 roku po raz ostatni na ringu mają pojawić się dwie legendy polskiego boksu. Andrzej Gołota i Przemysław Saleta. Obaj panowie mają skrzyżować rękawice w Gdańsku. Dla obu ma to też być ostatnia walka w karierze. Andrew ma przygotowywać wspólnie z Andrzejem Gmitrukiem właśnie Wilczewski. Ja pomagam jemu, on pomaga mi, ja mam już nowych zawodników, on ma nowych zawodników, mamy wspólnych zawodników, których też przygotowujemy do walki i tak w tym przypadku ten Andrzej Gmitruk dostał ofertę od Andrzeja Gołoty, czy nie chciałby go przygotowywać, bo kiedyś już tam jakieś ich te drogi się skrzyżowały, kiedyś jakaś tam współpraca była. No wiadomo, że trener już jest starszy i też ma tych zawodników sporo i sam nie jest w stanie tego ogarnąć. Poprosił mnie o pomoc, także dzisiaj już praktycznie miałem być w Warszawie, ale dzisiaj dopiero wyjeżdżam, jutro już tam zacznę pomoc z trenerem Gmitrukiem. Może drugim trenerem to jest za duże słowo, trenerem asystentem, który będzie pomagał. To jest taki może strzał w dziesiątkę, tak można byłoby nazwać mnie jako kogoś, kto tam będzie pomagał na sali treningowej. Gołota, były pięściarz warszawskiej Legii, jest fenomenem na światową skalę. Nie było w historii boksu kogoś takiego jak on. Toczył dramatyczne pojedynki, prowadził wyraźnie i przegrywał na własne życzenie w niewytłumaczalny sposób, ale wciąż dostawał nowe, atrakcyjne propozycje. Jeśli chodzi o Andrzeja, to wiemy, że Andrzej, jakby tego walk nie miał, czy słabych, czy dobrych, to jest Andrzej, na którego wszyscy nastawiają budzik, z rana wstają i oglądają, także Andrzej już zostanie tam w pamięci u nas i czy Andrzej boksował za 10 lat i był jeszcze starszy, to tak wszyscy będą chcieli tę walkę zobaczyć. To już jest nazwisko, które budzi zainteresowanie dosyć spore w Polsce. Pojedynek Andrzeja Gołoty z Przemysławem Saletą był odwoływany dwukrotnie. Teraz, gdy mają już razem 90 lat, jest szansa, że dojdzie do skutku. Jaka będzie taktyka trenerów Gołoty? Jaka będzie taktyka? No i ciężko mi powiedzieć. No, w momencie, kiedy pojadę do Warszawy, siądę z Andrzejem Gmitrukiem. Trener na pewno jakąś taktykę ma, już tam sobie coś ułożył w głowie. Ja tylko mogę ewentualnie tam pomóc mu w realizacji lub jakichś tam drobnych zmianach, podpowiedziach. Na pewno jakaś taktyka jest. Będzie boksował z Przemkiem Saletą. Wiemy, że Przemek nie jest jakimś pięściarzem, który wchodzi do ringu i za wszelką cenę chce znokautować, urwać głowę. On bardziej boksuje, nie robi demolki. I w tym przypadku też tak będzie, że na pewno Andrzej, wiemy o tym, że Andrzej ma słabości takie w ringu, że zawsze przegrywał z tymi zawodnikami, którzy stawiali wszystko na jedną kartę w pierwszych rundach. No Przemek taki nie jest, także mam nadzieję, że tutaj się wszystko ułoży pod dyktando Andrzeja Gmitruka i pod dyktando Andrzeja Gołoty i tą walkę ułoży pod siebie i z czasem wyboksuje Przemka i może nawet skończyć tą walkę przed czasem. Teraz Gołota ma 7 tygodni, by pod okiem Andrzeja Gmitruka i Piotra Wilczewskiego przygotować się do walki z Saletą. I bardzo możliwe, że na część przygotowań, podobnie jak wcześniej Mariusz Wach, Gołota przyjedzie do Dzierżoniowa. Ja jako trener i moi tutaj trenerzy i miasto i pan burmistrz są przychylni na to, żeby takie coś było organizowane tu w Dzierżoniowie. I już pierwsze takie kroki zrobiliśmy, bo był tutaj Mariusz Wach przed walką z Kliczką. Byli inni zawodnicy, którzy tu jeszcze trenowali. Masternaka już tu będziemy chyba widzieli coraz częściej w Dzierżoniowie, bo jestem jego drugim trenerem. I tak samo jest w przypadku Andrzeja Gołoty. Też chcemy, żeby każdy wiedział, co to jest za miasto Dzierżoniów, gdzie ono jest, co w tym mieście się dzieje. Kiedyś Dzierżoniów zasłynął z radia, które produkowały Diora, tak, ale już jakiś czas minął, każdy zapomniał, gdzie jest Dzierżoniów. A moim zdaniem ich takim planem jest, żeby każdy wiedział, że jest tu kolebka boksu. Wiadomo już na pewno, że walka odbędzie się w gdańskiej Ergo Arenie 23 lutego. Wszystko wskazuje na to, że na widowni będzie komplet, podobnie jak podczas ostatniego występu Gołoty w Atlas Arenie w Łodzi 3 lata temu. Transmisja w Polsacie zgromadziła wówczas przed telewizorami prawie 8 milionów widzów.